Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Dostałam od Kasi taki nowy plan działania, nowy plan ćwiczeń i będę już sobie tutaj wszystko w plenerze, w kalendarzu Ani Lewandowskiej zapisywać, to mój stary. I tak śmiejecie się, że o tyle planerów. No i super, bo tak, ten planer będę miała taki stricte do diety, ćwiczeń, do mojego, wiecie, zdrowego trybu życia. Wszystkie rozpiski będę zapisywać tu. Natomiast ten od Karoli i ten drugi też mi na pewno się przydadzą do zapisywania zwykłych spraw, do zapisywania YouTube'owych. A co? Leoś przyniósł mi tutaj talerzyk. Co, chcesz dokładkę? Bo Leoś zajadał właśnie owoce, bo już jest po śniadanku. Na śniadanko były placuszki bananowe, tak myszko? A teraz Leoś je banana i mandarynkę, czyli swoje ulubione owoce. Ja troszkę rzeczy zrobię przy komputerze. Co jeszcze dać? Mandarynkę? Dobra, to ja porobię trochę rzeczy przy komputerze, przepiszę ten plan tutaj i już zaczynam działać. To powiedz Leoś ładnie, co mama ma tobie dać? Mandarynkę i... To powiedz ładnie, proszę dać mama. Powiesz? To powiedz. Proszę dać mama. No ale ty się jaki wstydniś. Dobra, to ja mu daję już owocki. Dzisiaj kochani w Mixitce, też w Mixitce, w kalendarzu z Mixit były te chrupiące owoce. Dobra Leoś, dać tobie troszkę owocków. Leo bardzo lubi te suszone owoce właśnie z kalendarza Mixit. Proszę bardzo. Truskawki i banany. Kochani, jestem w trakcie robienia obiadu. Dzisiaj na obiad będzie kurczak taki duszony z marchewką, z cebulą i oczywiście na oleju kokosowym. Ja już wiem, że jedni mówią, że olej kokosowy jest B. Są różne szkoły, jedni mówią, że szkodzi. Natomiast ja używam i u nas sprawdza się świetnie. Tak jak już Wam wcześniej mówiłam, czy do włosów, czy do zmywania makijażu, czy do gotowania, czy do balsamowania się nim. Ja używam teraz akurat ten i ten jest z Lidla. Jest tłoczony na zimno, bio i przepięknie pachnie. Update'ik pogodowy. Wczoraj był śnieg, dzisiaj śniegu nie ma. Słuchajcie, piję sobie kawę. Renderuje się dla Was film. Tutaj mam nowości od Full Mellow. Boże, kiedyś miałam fantastyczną przygodę z Full Mellow. Taką babeczkę, taki żel do kąpieli. Tutaj mam jeszcze balsam do ciała, ale to Wam pewnie jeszcze pokażę, albo na Instastory, albo wrzucę jakąś fotkę. Te kubeczki, o które cały czas pytacie, są z Malik Ceramic. To też jak chcecie Wam wrzucę linka na dole, żebyście mogli sobie zobaczyć. I słuchajcie, Leoś dzisiaj postanowił nie spać. Jest 14, a moje dziecko postanowiło, że dzisiaj nie będzie spać. Zaraz Wam pokażę ten worek świętego Mikołaja i może otworzymy i pokażę Wam, co jest w środku. Muszę właśnie Wam powiedzieć, że byłem na stacji i tak jak w Anglii zainstalowałem sobie aplikację, czyli za każdym razem jak tankuję paliwo, to mi się wbijają punkty. Odkąd przyjechałem mam 459 punktów. Jakaś zwykła kanapka kosztuje chyba z 1300, więc troszkę mi się zejdzie. Coś tu trzeba wykombinować. Okej, okay, jest Lili, jest Leoś i jest nasz piękny worek, o którym Wam mówiłam. Zaraz pokażę Wam, co jest w środku. No pokażcie, pokażcie. O, i Leoś Wam się pokaże. No ślicznie. Także rozpakowujemy worek. Brawo! Okej, okay, Leoś powiedział, że wyjmie wszystko. Wow, możesz tu położyć na ziemię ładnie i wyjmuj dalej. Zobaczymy, co tutaj jest. Jakieś chyba kosmetyki my tu mamy, prawda? Mama ma pomóc? Dobra, to ja pomogę. Okej, okay, kochani, Leo pokazuje Wam, co jest w środku. Tam, ta-da-dam, przepiękne zestawy kosmetyczne. W sam raz na święta. Mamy tutaj Daf, mamy tutaj Axa. No super. Ja cię nie mogę, jakie ciężkie. Leoś wyjął jak ładnie. No pięknie, myszko, pięknie. Także w worku były super zestawy kosmetyczne. A kto to jest już gotowy? A gdzie jedzie Leo? Na zakupki. Po jogurty. Po jogurty. Co jeszcze będziemy kupować? Ciacho. Ciacho. I co jeszcze? Picie. Picie. I co jeszcze? Banany. Bananki. I co jeszcze? Gruszka. Gruszki. Super! Brawo! Kochani, nie pytajcie, słuchajcie. Znowu mi się zepsuł ten mały aparat. Nie wiem dlaczego, ale obiektyw nam się nie wysuwa. Chcesz tu się pokazać?
No jesteś z mamą, obiektyw nam się nie wysuwa. Otwierasz ładnie. To może od czegoś mniejszego, wiesz? Zacznij. Co to jest, papier? Papier toaletowy. Dobra. To będziesz się papierem bawił, czy wyjmujesz dalej? Zobacz, co jeszcze jest. Loj zawsze wypakowuje zakupy. Chlebek. Zaraz piwo taty wyjmie. Leoś tam bardziej może tutaj... O, ziemniaki. A to co? A to reklamówki. Reklamówka? Same. No. Będziesz coś jeszcze wyjmował? Druga reklamówka. I zobacz, co tam jeszcze jest. Tak, picie. Picie. A to picie jest? Leo, Leoś. Ale picie na razie nie damy, bo rozrabiamy zobacz, z wodą do butli. Co wam mogę powiedzieć, to tylko to, żebyście trzymali kciuki, bo nagrywam tym wielkim kanonem. Tyle chciałam wam jeszcze dziś powiedzieć, a mój aparat, ten Sony biały, znowu szwankuje. Także trzymajcie za Krzyśka kciuki. Może mu się uda mi jakoś naprawić, bo tym wielkim po prostu nie da się. Trzeba on nie ma, wiecie, automatycznego jakby ostrzenia, muszę wyostrzyć. To jest lustrzanka, ciężki, wielki aparat, także... No, trzymajcie kciuki, żeby udało się coś z tamtym zrobić. Ja rozdziała, nawet nie wiem, czy wam we wcześniejszych klipach wspominałam o tym, że znowu mi się popsuł aparat. Nie wychodzi obiektyw. Mówiłam wcześniej? To mówiłam wcześniej, a jak nie, to się popsuł. No, i mamy problem. Moi drodzy, widziałam, że już wszyscy mają gwiazdy betlejemskie, a my kupujemy dopiero teraz, z nadzieją, że postoi nam do świąt. I nie chcieliśmy jakiejś dużej, były ogromne w Biedronce. My wzięliśmy taką malutką na stół, do szarej doniczki, niech sobie stoi, niech będzie takim świątecznym też symbolem w domu. I były takie fajne miski. Mi zawsze brakuje, wiecie co, misek do sałatek, na sałatki. I była taka fajna właśnie... przeźroczysta szklana z drewnianymi słuchajcie, co to jest? Sztućcami, tak, dokładnie. I jeszcze kupiliśmy światełka, bo będziemy przyozdabiać nasz taras. To sztućce już tam są, myszko? Tak. A no to fajnie. No właśnie, ja mówić, że sama miska. Nie, no patrz, jaka fajna miska i do tego drewniane sztućce. No, a może to tylko tak namalowali? Nie, są, zaglądałam do środka. A jest, proszę, szklana miska ze sztućcami, no, salatowymi. 20 zł, 19,99, także spoko. To się opłaca. No, było bardzo dużo światełek do wyboru, a my z Krzysztofem wybraliśmy takie, słuchajcie. No, takie klasyczne, te są takie ciepłe, te są zimne. Mam nadzieję, że jakoś fajnie to wyjdzie, jak zrobimy to wam na pewno... pokażemy. Także wzięliśmy dwie pary. Mam nadzieję, że 250 lampek mają. Powinny być ok. Zobaczcie, jestem u Leosia w pokoju. Słuchajcie, wczoraj było trochę śniegu. Dzisiaj rano wstaliśmy absolutnie nie, także wiecie, wczoraj byłam we vlogu podekscytowana. Pada śnieg, a dzisiaj rano wstałam i nic. Teraz jak jechaliśmy do sklepu, to padał deszcz, ogromny deszcz. Wracamy, a tu patrzcie, śnieżek pada. Ale super. No ciekawo, jak długo się utrzyma. Proszę bardzo. Także pada znowu. Rano nie było, później deszcz, a teraz znowu śnieg. Zobaczcie na tego rozrabiakę. Wie, że źle robi i się cieszy. Leoś, gdzie ty wlazłeś? No, a jak zejdziesz? To trzeba powolutku. Mama nie lubi, jak ty chodzisz po krzesłach. O, jeszcze telefon sobie mamy weź. A pokaż, jak schodzisz ładnie. Pięknie. O, super. A tam robot. Leosia. Proszę bardzo. Ładnie. O, buzie. O, patrzcie. O. O. Patrzcie, jaki łobuz.